Dzięki najnowszym odkryciom astronomicznym wiemy, że Układ Słoneczny nie jest jedynym we Wszechświecie. Poznajemy kolejne nowe układy planetarne, jedne podobne, inne całkiem odmienne od naszego. Co mówią nam one o Wszechświecie i o nas samych? W tym programie pokażemy, jak naukowcy odkrywają całe systemy planet i czego się w ten sposób dowiadujemy. Zapraszamy na Astronarium. Poszukiwanie pozasłonecznych układów planetarnych to oczywiście domena najnowszej astronomii. Ale nie byłoby ono możliwe, gdyby nie prawa odkryte przez Jana Keplera. Nie bez powodu to właśnie jego imię nosi kosmiczny teleskop odpowiedzialny za poszukiwanie pozasłonecznych planet. To właśnie Jan Kepler odkrył choćby, że planety poruszają się nie po kołowych, ale po eliptycznych orbitach. Co ciekawe, ten wielki astronom był też zafascynowany wizją tzw. muzyki sfer. To pomysł mówiący, że wzajemnym ruchem planet rządzi pewna harmonia, podobna do tej, jaka występuje w instrumentach muzycznych. Czy tak jest w rzeczywistości? Przez lata sądzono, że to nonsens. Ale dziś okazuje się, że w tych swobodnych rozważaniach Keplera też mogło tkwić ziarno prawdy. Planety w układach pozasłonecznych rzeczywiście poruszają się w pewien uporządkowany sposób, a to dlatego, że inaczej te układy po prostu rozpadłyby się na kawałki. A skąd to wszystko wiemy? I co może nam to powiedzieć także o naszym Układzie Słonecznym? Przekonajmy się. Ciemna sylwetka poruszająca się na tle słonecznej tarczy. 9 maja 2016 roku byliśmy świadkami niezwykłego zjawiska astronomicznego – tranzytu Merkurego. Wystarczyło wziąć teleskop z odpowiednim filtrem, by przez kilka godzin obserwować, jak najmniejsza planeta krążąca wokół Słońca przemieszcza się na tle naszej gwiazdy. To rzadkie zjawisko stwarza okazję, by zobaczyć, jak astronomowie szukają innych układów planetarnych podobnych do naszego. Tranzyt Merkurego przyciągnął tłumy pasjonatów do obserwatoriów w całej Polsce. W Truszczynach w województwie warmińsko-mazurskim zjawili się także naukowcy. Wśród nich znalazła się dr Joanna Molenda-Żakowicz. Zajmuje się ona analizą danych z najbardziej efektywnego instrumentu do poszukiwania nowych planet – kosmicznego teleskopu Keplera. To właśnie ten krążący po orbicie przyrząd pozwolił na odkrycie największej, jak dotąd, liczby planet i całych układów planetarnych. A co ciekawe, działanie teleskopu Keplera opiera się właśnie na tranzytach. To, co widzimy teraz, czyli przesuwający się na tle naszej gwiazdy taki nieduży jakby cień, który tak naprawdę nie jest cieniem, tylko jest planetą, która się przesuwa na naszej linii widzenia, dokładnie takie samo zjawisko obserwujemy, patrząc na inne gwiazdy, jeśli mamy tyle szczęścia, że planety, które krążą wokół nich, znajdują się też na linii naszego widzenia i przesuwają się pomiędzy nimi, dokładnie tak jak Merkury na tle naszego Słońca. Z Ziemi możemy zobaczyć tranzyt Wenus, tranzyt Merkurego, ale tak malutkie, jeśli chodzi o amplitudę zjawiska, jak przejście innej planety na tle innej gwiazdy, jest zupełnie nie do zaobserwowania z powierzchni Ziemi. W tym celu został wysłany Kepler. I tych tranzytów odkrył już tysiące, czyli znamy tysiące planet odkrytych przez tego satelitę. Kepler został wyniesiony na orbitę w 2009 roku, a projekt został zainicjowany przez Williama Boruckiego, który ma swoje korzenie w Polsce, czyli mamy jakby swój udział w tym wspaniałym odkryciu.
I celem projektu było właśnie odnalezienie drugiej planety dokładnie takiej jak Ziemia, czyli znajdującej się przy gwieździe takiej jak Słońce, na takiej orbicie jak Ziemia, czyli w zasadzie miejsca, do którego moglibyśmy się przeprowadzić, gdyby to było w zasięgu naszych możliwości. Poszukiwanie drugiej Ziemi to także poszukiwanie drugiego Układu Słonecznego z planetą o rozmiarach i stabilnej kołowej orbicie, podobnej do naszej własnej. To jednak trudniejsze zadanie, bo tranzyty poszczególnych planet nakładają się na siebie. Zasadniczo idea jest taka sama, to znaczy musimy zaobserwować tranzyty. Jednak jeśli jest jeden, to widzimy, że światło gwiazdy jest mniej więcej stałe, potem spada i za jakiś czas to zjawisko się powtarza. Jeśli się powtarza co najmniej 3 razy, no to wiemy, że raczej na pewno jest to zjawisko powtarzalne, raczej na pewno to jest planeta. Gdy mamy układy, to wtedy tych tranzytów, tych takich drobnych pociemnień jest więcej i musimy umieć je odplątać. Czyli wzrasta nam jakby komplikacja tego zjawiska i musimy też mieć dłuższą skalę czasową, żeby te wszystkie poszczególne elementy dobrać i właściwie zrozumieć. Mój udział był związany z projektem asterosejsmicznym, czyli tym, który pozwala zbadać gwiazdy na podstawie ich zmienności fotometrycznej. I trzeba pamiętać, że za każdą planetą stoi gwiazda. I dopóki nie będziemy wiedzieć jak najwięcej możemy o tej gwieździe, o planecie nie będziemy wiedzieć praktycznie nic. Czyli żeby powiedzieć, że to jest planeta, na którą możemy lecieć, jak widzicie, jestem już gotowa, to musimy wiedzieć, że gwiazda, przy której ona krąży, na przykład jest taka jak Słońce, w związku z czym charakterystyka planety jest taka, a nie inna. Dotąd wyobrażaliśmy sobie, zanim Kepler zaczął odkrywać tą całą gamę różnych planet, że wszystkie układy wyglądają mniej więcej tak samo. Czyli na przykład, jeśli jest blisko jakiejś gwiazdy, to jest ta planeta taka jak Merkury, czyli mała, skalista. Okazało się, że na przykład mogą być gorące Jowisze, czyli ogromne gazowe planety, które znajdują się bliżej gwiazd niż Merkury. Coś, czego wcześniej nie podejrzewaliśmy. Co sobie wymarzymy w kosmosie i się to znajdzie? A żeby to jednak odpowiednio dobrze zbadać, żeby to zrozumieć, no to potrzebne są obserwacje i Keplera, i dodatkowych instrumentów, które pozwolą nam stwierdzić na przykład, czy ta planeta, pomimo tego, że jest w strefie tak zwanej ekosferze, czyli tam, gdzie może być woda w stanie ciekłym, czy ona się nadaje do zamieszkania, czy też nie. No, porównajmy sobie Wenus i Ziemię. Na Wenus mogłaby być taka temperatura, że życie mogłoby istnieć, że moglibyśmy tam polecieć, ale z powodu efektu cieplarnianego jest tam potwornie gorąco. Więc zanim się na taką planetę wybierzemy, również to trzeba by sprawdzić, czy nie jest ona taka jak Wenus. Skalista, mniej więcej w ekosferze, ale na przykład szalenie gorąca. W układach planet odkrytych przez teleskop Keplera są już kandydatki do miana drugiej Ziemi. Najlepszą z nich jest Kepler 452b, tylko nieznacznie większa od naszej planety i nieco dalej położona od swojej gwiazdy. Ale nawet mimo tego, że kosmiczny teleskop NASA wykrywa metodą tranzytów tysiące nowych światów, są też takie układy planetarne, które pozostają poza jego zasięgiem. A udaje się je odnaleźć Polakom. Odkrywanie planet pozasłonecznych to jeden z rezultatów warszawskiego projektu OGLE. Polski teleskop na pustyni Atacama w Chile powstał z myślą o poszukiwaniu mikrosoczewek grawitacyjnych, zjawiska zakrzywiania światła przez grawitację przesłaniających je obiektów. Dr Jan Skowron opracował sposób na to, jak wykorzystać właśnie mikrosoczewki grawitacyjne do odkrywania całych systemów planetarnych. Pojedyncza planeta modyfikuje w pewien charakterystyczny sposób jasność gwiazdy wzmacnianej w zjawisku mikrosoczewkowania. Jak się doda dodatkową planetę, to krzywa blasku, kształt przebiegu jasności potrafi bardzo zmienić i widać od razu na oko, że coś jest nietypowego, że coś jest ciekawego w tej krzywej. No, ale żeby rozwikłać dokładnie, czy tam są dwie planety, czy dwie gwiazdy i planeta, to potrzeba długich, mozolnych już obliczeń komputerowych. Metoda była już znana od 1992 roku, ale czysto teoretycznie. Mój wkład polega na, z jednej strony, napisaniu oprogramowania, w sposób dokładny
precyzyjny i szybki, jest w stanie rozwikłać zagadkę, rozwikłać zmiany jasności, które nasz teleskop pokazuje, i udowodnić lub nie, że mamy do czynienia z układem planetarnym albo z planetą. Układy planetarne i planety odkrywane przez OGLE metodą mikrosoczewkowania są to wyjątkowe układy planetarne, ponieważ typowe metody odkrywania planet polegają na świetle gwiazdy macierzystej dla danej planety. A my patrzymy na grawitację, na ugięcie grawitacyjne, dzięki czemu nie interesuje nas jasność gwiazdy macierzystej, możemy odkryć planetę przy dowolnej gwieździe, dzięki czemu możemy mieć pogląd, jak powstają planety w całym spektrum mas, jak różne chłodne i gorące, i duże, i małe gwiazdy, jakiego typu mają układy planetarne. O ile większość metod odkrywania planet patrzy na planety bliskie swoich gwiazd macierzystych, planety skaliste lub planety olbrzymie, które tam przymigrowały od miejsca powstania, tak mikrosoczewkowanie jest najbardziej czułe na planety olbrzymie poza linią śniegu, czyli poza takim miejscem w układach planetarnych, gdzie jest na tyle chłodno, że śnieg, woda w stanie stałym przebywa, dzięki czemu jest trzykrotnie większa gęstość materii w dysku protoplanetarnym, zbija on się szybciej w większe kulki, w większe planety i powstają tak zwane superziemie, około kilkunastu mas Ziemi. Za linią śniegu w naszym układzie planetarnym powstał Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. I mikrosoczewkowanie jest najbardziej czułe właśnie na tego typu planety, szczególnie Urany i Neptuny, których inne metody nie są w stanie wykryć. Aby poznać całą prawdę o różnych układach planetarnych, astronomowie muszą używać wszelkich metod i porównywać osiągane wyniki. Dzięki temu wiemy coraz więcej nie tylko o tym, jak przeróżne systemy wyglądają obecnie, ale także skąd się w ogóle wzięły i jakie są także nasze kosmiczne korzenie. Droga Mleczna to nasza rodzima galaktyka. Dysk o średnicy około 100 tysięcy lat świetlnych, wypełniony gwiazdami. Oprócz nich jest jednak coś jeszcze. Gdy patrzymy na Drogę Mleczną na nocnym niebie, widzimy ciemne plamy wypełniające przestrzeń między gwiazdami. To tak zwana materia międzygwiazdowa, zanurzone w gazie chmury cząstek pyłu o różnej gęstości i strukturze. To właśnie w nich tkwi tajemnica pochodzenia gwiazd, a jednocześnie powstania planet. Profesor Michał Różyczka z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika w Warszawie badał między innymi procesy powstawania układów planetarnych. Okazuje się, że aby zrozumieć ich początki, musimy zagłębić się w wirujące dyski materii pozostałej właśnie po narodzinach gwiazd. Wiemy od bardzo dawna już, to znaczy co najmniej od pół wieku, że powstawaniu gwiazd towarzyszy powstawanie planet. Dlaczego tak musi być? Zanim się przekonaliśmy, że nasze wyobrażenia są poprawne, to znaczy zanim rzeczywiście zaobserwowaliśmy proces powstawania planet, wykonane były odpowiednie symulacje komputerowe na jeszcze bardzo prymitywnych komputerach, które pokazały, że jeżeli wirujący obłok zaczyna się zapadać, on nie może skupić się do kulistej gwiazdy, dlatego że kiedy kurczy się, zaczyna wirować coraz szybciej. Tak jak słynna łyżwiarka, która zaczyna piruet ze złożonymi rękami, a potem przyciąga je do ciała i kręci się coraz szybciej, w związku z czym pojawia się siła ciotkowa. I ta siła ciotkowa zatrzymuje napływ materii. Z tej materii powstrzymanej formuje się dysk. To wiedzieliśmy z symulacji. A w epoce teleskopu Hubble'a mogliśmy już obejrzeć te 25 czy 27 lat temu pierwsze prawdziwe dyski protoplanetarne. No, można powiedzieć
choć to nie zabrzmi dla nas zbyt pochlebnie, że planety, a w związku z tym wszystko, co na nich jest, powstają z materiałów odpadowych w procesie formowania się gwiazd. Mamy gwiazdę otoczoną dość cienkim dyskiem, złożonym głównie z gazu, ale też, co jest bardzo istotne, z pyłów. Osiąga gęstość na tyle dużą, że jego ziarenka zaczynają się stykać i zlepiać ze sobą. Ten początek jest bardzo delikatny, one muskają się, te ziarenka, w końcu przylegają do siebie dzięki siłom van der Waalsa. To są te same siły, które utrzymują gekony na suficie. Ten proces podlega równaniu matematycznemu, którego autorem jest polski fizyk Marian Smoluchowski i ma zupełnie jednoznaczny przebieg. Można ściśle udowodnić, że jeżeli takie zlepianie się ziaren pyłowych, koagulacja, zaczęło się, to będzie postępowało niepowstrzymanie i będą powstawały coraz większe obiekty. W końcu dochodzi do tego, że w dysku, w którym ciągle jeszcze mamy sporo gazu, pojawiają się obiekty o rozmiarach rzędu kilku kilometrów, tak zwane planetozymale. I te z kolei planetozymale zaczynają zlepiać się w protoplanety. No i po okresie czasu liczonym w drobnych kilku milionach lat dysk zostaje praktycznie rozwiany. Zostają planety i te planetozymale, które nie zdołały się skupić. Właśnie tak. Z obłoku gazów i pyłu powstała także nasza Ziemia. Poznając nowe systemy planetarne, stajemy jednak przed pytaniem nie tylko o ich pochodzenie, ale także o prawa rządzące ich budową i ewolucją. Bywa tak, że samo odkrycie nowego układu to za mało, by zrozumieć, jak jest on zbudowany. Orbity dopasowane na podstawie samych obserwacji mogą okazać się mylące. Właśnie tym zajmuje się profesor Krzysztof Goździewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na podstawie rachunków analizuje stabilność całych układów planetarnych jednocześnie, tak by jego składniki mogły przetrwać na swoich orbitach miliardy lat. Problem polega generalnie na fakcie, że dysponujemy ograniczoną ilością informacji o tych układach. Zwykle mówimy o planetach, których okresy orbitalne są porównywalne na przykład z okresami orbitalnymi Jowisza w Układzie Słonecznym, to jest około 12 lat. Natomiast cała baza obserwacyjna, którą dysponujemy, obejmuje około 2 dekady, może trochę więcej niż 2 dekady. Czyli w tym czasie taka planeta zdążyłaby swoją macierzystą gwiazdę okrążyć na przykład raz albo To jest typowa sytuacja, że to jest zaledwie kilka obiegów, a w skrajnych przypadkach to są wręcz ułamki okresu orbitalnego. Takim najbardziej dla mnie fascynującym układem jest układ 4 planet odkrytych wokół gwiazdy HR8799, który został odkryty metodą bezpośredniego obrazowania. I w tym układzie najdłuższy okres orbitalny jest oceniany na ponad 500 lat. Więc cały łuk orbitalny, którym dysponujemy w przypadku każdej z tych planet, które chcemy zbadać, to jest zaledwie ułamek tego pełnego okresu orbitalnego. Gdybyśmy nie dysponowali żadną dodatkową informacją poza obserwacjami, to problem jest w zasadzie beznadziejny. W przypadku planet pozasłonecznych ta informacja jest ukryta w fakcie, że planety są zwykle dużymi obiektami, które oddziaływują grawitacyjnie. I te oddziaływania grawitacyjne determinują stabilność tych układów. Równocześnie w takich układach, którymi ja się generalnie zajmuję, którym się najbardziej interesuje, uporządkowanie planet jest zapewnione i ta dynamika ich oddziaływania prowadzą do takiego zjawiska, jakim jest rezonans orbitalny. Rezonans orbitalny to jedno z najbardziej niezwykłych praw rządzących ruchem ciał niebieskich. Okazuje się, że okresy obiegu poszczególnych planet wokół macierzystej gwiazdy potrafią być ze sobą ściśle powiązane. Na każdy obieg jednej planety mogą przypadać 2 obiegi drugiej, na 2 obiegi tej pierwszej, 3 obiegi tej drugiej i tak dalej. Zawsze jest tu zachowana proporcja niskich liczb naturalnych. Rezonanse zresztą są znane nie tylko w przypadku układów pozasłonecznych. Jednym z najbardziej znanych rezonansów jest rezonans, tak zwany rezonans Laplace'a w układzie księżyców galileuszowych.
wielu miłośników Księżyca Jowisza. Tak, trzy wewnętrzne Księżyce Jowisza są w rezonansie typu 1, 2 do 4, czyli jeden okres Ganymedesa. Na ten jeden okres Ganymedesa przypadają dwa okresy Europy i cztery okresy orbitalne Księżyca Jo. Ja to rozumiem jako pewne uniwersalne prawo przyrody wbudowane w proces zarówno formowania się gwiazdy, jak i formowania się całego układu planetarnego. To jest proces, który jest bardzo skomplikowany, ale z mojego punktu widzenia ja go sobie też tłumaczę jako taki efekt kreacji, ponieważ jeśli popatrzymy na początki układu planetarnego, którym jest ogromny obłok molekularny, to jest, wydaje się, że to jest kompletny chaos materii, który prowadzi do bardzo uporządkowanego stanu. Czyli w trakcie tej ewolucji, która tak naprawdę też jest bardzo szybka, bo ona może trwać zaledwie setki milionów lat, po których mamy już układ... Zaledwie, prawda, w skali kosmicznej. W skali życia gwiazdy to są bardzo krótkie okresy czasu, jeśli mówimy o układach takich wokół gwiazd typu słonecznego. Czyli układy planetarne, które odkrywamy, pokazują nam, że z chaosu powstaje porządek. Tak, tak ja na swój użytek tak sobie to obrazuję i tłumaczę. Odkrywając kolejne, nowe układy planetarne, coraz lepiej rozumiemy prawa rządzące ich ruchem. Ale w ten sposób poznajemy także nasz własny układ słoneczny. Wiedza o pochodzeniu i ewolucji układów planetarnych pozwala nam przewidywać, co czeka także Ziemię i inne planety krążące wokół Słońca, a także lepiej rozumieć, co czyni naszą planetę tak bardzo wyjątkową. Póki znaliśmy tylko Układ Słoneczny, nie byliśmy w stanie stwierdzić, czy żyjemy w jakimś wyjątkowym miejscu, czy też Wszechświat pełen jest takich właśnie systemów planetarnych. Dziś wiemy, że różnorodność tych układów jest ogromna, ale jednocześnie ciągle odkrywamy kolejne prawa wspólne dla nich wszystkich. Pewne jest tyle, że czeka nas tu jeszcze niejedno fascynujące odkrycie. A na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Jak zwykle zachęcam do odwiedzania naszych stron internetowych. No i do zobaczenia w kolejnym Astronarium.